Siemanko, witamy Cześć. Was na kanale 11 metr, ja jestem Adam. Ja jestem Michał. I zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj pogadamy troszkę o ekstraklasie, bo jest o czym gadać. I myślę, że możemy przejść do pierwszego tematu bez zbędnego przedłużania. A pierwszy temat, to takie pytanie też skierowane do ciebie, Michał. Bardzo proszę. Czy Jakub Błaszczykowski i Wisła Kraków to jest dobry związek na przyszłość? Bo uważam, że generalnie ten transfer jest wiadomo tylko po to, żeby on mógł grać w reprezentacji. Żeby tak jakby Brzęczek mógł sobie to jakoś tam wyjaśnić później przed wszystkimi kibicami czy przed zarządem. Ale pytanie powstaje też, czy nie skończy się to podobnie jak w przypadku poprzednich takich wielkich piłkarzy, którzy przychodzili do Polski, tak jak Peszko czy Krasić w ostatnich latach. I czy właśnie nie będzie już w ogóle taki totalny zjazd tego piłkarza. No jeżeli chodzi o Krasicza czy o Peszkę, to trzeba też zaznaczyć, że początkowo oni sobie radzili bardzo dobrze, szczególnie Krasić. To jest jedna rzecz. Druga to to, że Błaszczykowski w stosunku na przykład do Peszki to jest jednak inna para kaloszy i to jest piłkarz na dużo wyższym poziomie. I z punktu widzenia Wisły i z punktu widzenia tego zawodnika byłoby to pożądane, tak mi się wydaje. Szczególnie patrząc na statystyki, bo w tym momencie, z tego co pamiętam, Błaszczykowski zagrał chyba 12 minut w tym sezonie w Wolfsburgu. Także transfer jest jak gdyby koniecznością. Myślę, że dla jednej i dla drugiej strony, bo trzeba wiedzieć, że Wolfsburg też niepotrzebnie nie będzie chciał płacić takich pieniędzy, jakie płaci temu piłkarzowi za to, że tylko siedzi nawet nie na ławce, tylko na trybunach. A Kuba Błaszczykowski jasno też sprecyzował swoje plany dotyczące gry reprezentacji. Wie o tym, że grać musi jeżeli chce grać w reprezentacji. Także to wydawałoby się, że to będzie dobry związek. Pytanie jest inne, czy Wisła Kraków w ogóle dokończy sezon, bo tutaj są problemy finansowe. Dzisiaj, teraz w ciągu tych dwóch najbliższych dni ma być przeprowadzony audyt. Właściciel firmy Footker chce w ogóle wykupić klub razem z kilkoma innymi osobami z Towarzyszenia Wisła Kraków. Gdyby to się powiodło, no to Błaszczykowski ma wolną drogę i jak gdyby moim zdaniem ten transfer dojdzie do skutku. Natomiast jeżeli ten audyt się nie uda... Pytanie też powstaje, czyli w ogóle jest szansa, żeby Kuba przeszedł do jakiegoś innego klubu w Ekstraklasie, jeżeli nie Wisła? Czy będzie dążył do tego, czy w ogóle poszuka zupełnie innej ligi wtedy? Biorę pod ewentualną... Tak myślałem nad tym i jest jedna opcja, to znaczy gdyby do Ekstraklasy awansował Raków Częstochowa, to myślę, że to jest jeszcze ta droga, którą mógłby podążyć Błaszczykowski w sytuacji, gdyby z Wisłą nie wyszło. Dlaczego? Raków to jest pierwszy klub, w którym grał przed Wisłą Kraków Kuba Błaszczykowski. Też myślę, że jakimś sentymentem ten klub darzy. Jest to klub bardzo dobrze zarządzany, jak na polskie warunki, z jakąś tam opcją, szansą awansu do Ekstraklasy, także myślę, że gdyby nie Wisła, to jest szansa na Raków, gdyby oczywiście awansował. Natomiast jeżeli nie wyjdzie z jednym lub z drugim klubem, to na pewno nie Ekstraklasa. To będzie jasne, że czy Stany Zjednoczone, czy Japonia, czy jakiś Daleki Wschód, na pewno nie Ekstraklasa. Dosyć zrozumiałe w tego przypadku. No, dobra, w sumie jeżeli chodzi o Błaszczykowskiego, myślę, że temat został wyczerpany, bo nie ma też co się rozgadywać. Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią. No, właśnie, nie będziemy spekulować też tutaj za dużo. Ale drugie pytanie, czy w 18 kolejce mieliśmy do czynienia z hitem, czy raczej z kitem? Bo zmierzyły się dwie drużyny ze szczytu tabeli, Legia Warszawa i Lechia Gdańsk. No i raczej było to bezbarwne spotkanie, w sensie ani jedna drużyna, ani druga nie zachwyciły. Wiadomo, było przeważanie troszkę z jednej strony Legii, ale no tak jakby no nic takiego konkretnego, jakichś żadnych argumentów nie dali takich kibicom, żeby mówić, że byli takim murowanym faworytem. Nasza liga charakteryzuje się tym, że kiedy nazywamy jakiś mecz przed tym wydarzeniem, nazywamy go hitem, to możemy być pewni, że on hitem nie będzie. Bo tak już parę lat ładnych to wygląda. Problem jest taki, że jedna i druga drużyna to są drużyny, które straciły najmniej bramek w sezonie, więc oni nastawieni są, jedni i drudzy są nastawieni na defensywę. W tym meczu Legia bardzo mocno była skoncentrowana tylko i wyłącznie na obronie, na tym, żeby skontrować, i to rzeczywiście by się nawet udało, bo bodajże w 30 minucie przed super szansą stanął Kucharczyk, gdyby on się rozejrzał, to miał obok siebie czterech swoich kolegów i dwóch obrońców bodajże Lechi, także można było to rozklepać i Legia potem mecz prawdopodobnie 1-0 wygrała. Tak to stawiali tylko na stałe fragmenty gry. Natomiast Lechia miała inicjatywę,
skoncentrowała się na uderzeniach z dystansu. No i też mogło to się zakończyć pozytywnie, bo w ostatnim nucie 100% okazji nie wykorzystał sobie. Także jaka ekstraklasa, taki hit. Tyle możemy powiedzieć. Jeszcze takiego smaczku dodawało tej rywalizacji to, że w ostatnim tygodniu pojawiła się lista potencjalnych transferów Legii Warszawa, zawodników, których oni mogli biorą pod uwagę do ewentualnego transferu w zimie. I na tej liście pojawił się Harasim, zawodnik Lechii, który rzeczywiście swoim poziomem odstaje od ekstraklasy. Jest to naprawdę bardzo dobry piłkarz. No i pytanie, czy to nie była troszeczkę taka gra psychologiczna przed tym meczem, żeby na tego piłkarza jak gdyby tą większą presję nałożyć. To nie był jakiś wybitny mecz w jego wykonaniu, także może to się Lechii w jakimś tam stopniu udało. Bo oczywiście jest to transfer niewykonalny w naszej ekstraklasie. Znaczy skończyły się czasy, kiedy są kluby, które ogrywają słabsze kluby, biedniejsze, bo jednak Lechie trzeba uznać za biedniejszy klub, patrząc na to, jakie tam są długi, które ogrywają piłkarzy dla zespołów takich jak Legia czy Lech. To się już skończyło. W tym momencie scouting europejski czy światowy jest tak zaawansowany, że skauci doskonale wiedzą o tym, że nawet w klubie pierwszoligowym mogą wyciągnąć jakiegoś piłkarza za dobre pieniądze. Przykładem jest chociażby Jakub Świerczak, który przechodził z Polonii Bytom wtedy pierwszoligowej do Kaiserslautern. Tak samo teraz z Krakowią. Krakowia gra niziutko w tabeli, słabiutko, a jednak czy Jaroszyński, czy Piątek znaleźli dobre kluby, stosunkowo dobre kluby zagraniczne. Bez pośredników, jakim jest Legia czy Lech. Natomiast od razu... Jasne. I tak samo będziemy się z Harasinem. Z tego co wiem, już na Poli się nie interesuje. Także jest szansa też ten kierunek włoski obrać w jego przypadku. To skoro już wspomniałeś o Lechu, to też warto zauważyć, że w ostatnim czasie zmienili trenera na takiego, którego raczej wszyscy kojarzymy. Mowa tu o Adamie Nawałce. I to tak na koniec w sumie mogę zapytać, co sądzisz o takim jego początku przygody? W sensie, no, mamy jedną porażkę, jedno zwycięstwo, ale czy już nie patrząc na te wyniki tak na dobrą sprawę, że jest ta porażka pierwsza, tylko sam styl gry i czy widać już, że rzeczywiście tam jest wprowadzona ta psychologia Adama Nawałki? Myślę, że za wcześnie. To jest tak, że Nawałka teraz obserwuje. Mhm. Patrzy, na co sobie może pozwolić, kogo będzie miał do odstrzału, na kogo warto będzie postawić po przerwie zimowej. Poza tym ciężko oceniać grę Lecha, szczególnie w sytuacji, w tym ostatnim meczu, kiedy gra ze Śląskiem, który jest pogrążony w kryzysie. Prawdopodobnie trener powłoski straci pracę po tym meczu. Także ciężko oceniać. Poczekajmy do też Nawałka wprowadza teraz te swoje różne porządki. Więc może być podobna sytuacja, jak była na przykład w Legii, kiedy przed Sapinto i sam na początku wyników nie miał, ze względu na to, że postawił bardzo mocno na kwestie kondycyjne. On po prostu przepracował z tymi piłkarzami tak dużo, że oni byli zmęczeni i nie potrafili grać. I tak samo może być z Nawałką, że wprowadzi nowy sposób prowadzenia drużyny, który jest całkowicie odmienny od tego, który miał Dżurdziewicz wcześniej, czy Bielica. Oni nie będą w tym momencie grali tego, co mogą grać. Więc poczekajmy na wiosnę i dopiero wtedy rozliczajmy Nawałkę po przerwie. Okej, jasne. No i jeszcze jest jedno pytanie. Odnośnie tej dolnej części tabeli, właśnie tak jak wspomniałeś o Śląsku, bo mnie osobiście dziwi fakt, że takie trzy drużyny jak Górnik Zabrze, czy Śląsk Wrocław i Krakowia biją się o to utrzymanie. Czy nie sądzisz, co sądzisz o tym, co tam poszło nie tak, bo ta Krakowia to cały czas się odbija od dna i nadal nie widzimy wyników, jeżeli chodzi o Michała Probierza, ale co poszło nie tak na przykład w Górniku, który w zeszłym sezonie fantastycznie funkcjonował? Jeśli chodzi o Górnik konkretnie, no to jest odpowiedź bardzo prosta. Jeżeli się sprzedaje tylu piłkarzy, którzy stanowili o istocie tego zespołu, to nie ma możliwości takiej, żeby ten zespół dobrze funkcjonował, szczególnie w sytuacji, kiedy nie sprowadza się nikogo wartościowego. Bo odszedł Kurzawa, odszedł Kondzior. To są dwa super nazwiska, jeśli chodzi o Górnika, czy nawet samą naszą ekstraklasę. Także trener Brosz robi bardzo dużo dobrego, natomiast nie jest cudotwórcą i w momencie, kiedy odbierane mu są nowe nazwiska, ciągle jakieś piłkarze ubywają, no to
nie ma w kim wybierać, tak? Tak samo, jeżeli teraz znowu Górnik zdecyduje się na to, że odejdzie Żurkowski, no to będziemy mieli jeszcze gorszą sytuację i nie dziwmy się, że Górnik spadnie z Ekstraklasy. Jeżeli chodzi o Krakowie czy Śląska, to wydaje mi się, że problemem jest to, że po prostu są to kluby, które nie mają pomysłu na zarządzanie. Michał Probierz próbuje wprowadzać swoje porządki. Myślę, że prędzej czy później to wyjdzie, bo to jest dobry trener. Ale jeżeli znowu zabraknie cierpliwości prezesowi Filipiakowi, no to będziemy mieli cały czas tą samą sytuację. Znaczy w Krakowie zresztą podobnie robi. Sprzedaje piłkarzy, którzy chociaż minimalnie się wyróżniają, jak w przypadku Piątka czy Kapustki, a nawet sprzedaje piłkarzy, którzy się nie wyróżniają, jak Jaruszyński. I nie ma tak naprawdę kim grać. Ściąga ogromny piłkarzy z zagranicy, mało doświadczonych, nic tak naprawdę nie stanowiących o jakiejś wielkiej sile. Także brak pomysłu to jest w ogóle coś, co można byłoby zarzucić w większości klubów Ekstraklasy. No dobra. To w takim wypadku to będzie na wszystko na dzisiaj i zapraszam Was wszystkich do dyskusji, żebyście troszkę podyskutowali w tym wypadku z Michałem, bo ja tak na dobrą sprawę zadawałem tylko pytania. No i pozdrawiamy również Oskara, a tak, który dzisiaj, że tak powiem, zrobił to intro niesamowite. Bardzo dziękujemy, bo to jest warte. No, muzycznie naprawdę fajne. I chciałbym też ogłosić konkurs, bo to też jest ważne. Mamy pierwszy konkurs na kanale, będziecie walczyć o tę koszulkę reprezentacji Polski. I konkurs oczywiście będzie w opisie, więc warto sprawdzić. No a na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i co? Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia.